Siemanko, dziś pierwszy odcinek Slime Drivera. Poinformuję was, że na tym kanale będą pojawiały się filmy z Slime Drivera tylko i wyłącznie z gry wieloosobowej. Z maszyny będą tryb jednoosobowy, a Slime Drivera będzie tryb wieloosobowy, czyli multiplayer. No i tyle chciałem wam przekazać w tym filmie. Zresztą, jeżeli myślicie, że to wszystko, to nie to wszystko. Ogólnie tu mamy profil. Nazywam się OX Adiamos. Zdjęcia nie mam. To ja ogólnie za dużo nie gram. Ale... Ponieważ niedawno odbanowali mnie, ponieważ... Średnio umiem grać, powiem tak, ale teraz już staram się umieć grać, ale no po prostu staram się umieć grać. No i dziś wam zaprezentuję taką drezynkę, żeby ten film nie był bardzo nudny. I się nią przejedziemy pomimo sygnału stój, ale to już inna sprawa. Także właśnie mnie ładuje, kończy wczytywać. No i co? Zapraszam do oglądania teraz. Bo się nie będę wyciszał, bo będę wam opowiadał. Tak więc wnętrze to jest jedna wielka porażka. RP1 ma takie. Aha, nie wiem nawet jak... To może tak pokażę. Dokładnie tak. No i tak, wychodzimy. To jest dosłownie autobus szynowy. Włączę sobie światła. O, no i zobaczcie, to jest dosłownie autobus szynowy. Nawet ja myślałem na początek, że to jest drezyna, a nie pociąg. No i co, teraz się może... A, nie wiem, czy się przejedziemy, bo... Szczerze, to ja wam powiem, że średnio wiem, gdzie tu jest następnik jazdy. Rozpróbuję sobie. Tak, ja właśnie oddałem podjechać, że kim jest następnik jazdy. Ale to nie jest ważne. Jakby ktoś nie wiedział, to jest pod... Aha, okej. Rozumiem, że mało osób to gra, ale... Znaczy, gra tym pociągiem zapewne, ale co chodzimy z tym. Także ruszamy. Wiem, że pominąłem sygnał stój. Wiem też, że chcę wam to zaprezentować. A mianowicie przejazdy kolejowe, które da się opuszczać i podnosić. Może z tej strony będzie fajniej, bo są dwa sygnalizatory. Teraz są otwarto zamknięte. Teraz są tak całkiem zamknięte. A teraz się otworzą. A nie, przepraszam. Zapomniałem, że do tego jest osobny guziczek. O, możemy już gasić te sygnalizatory. O, szlabany otwarte. Włączamy sygnalizację ostrzegawczą. Opuszczamy szlabany. Możemy się tak zabawić. Niestety tak nie można. No i ustalmy, że już tam rusza pociąg o sobie. Nasza drezynka jedzie. Przejedzie. No i możemy w ramach realizmu, że już niby przejedzie. No i dobra. Podnosimy. Wyłączamy sygnalizację. Pociąg przejechał. Ale dobra, wracamy do rzeczy. Jedziemy pociągiem. Mogłem chociaż zostawić opuszczone te zapory.
jest to drezyna. Słuchajcie, ja nie jechałem osobiście. Jeszcze raz przejechałem. Co za wariaczkę. A, normalne, ale w ogóle co to za kropa na SHP? Albo na czuwaka. Teraz się zabijemy. Bo możecie właśnie za to dostać. Właśnie to się stało. Także w tym odcinku to już będzie wszystko. Nie wiem, czy będzie dziś już transmisja z tej gry. Nie wiem, w tym odcinku na razie to będzie wszystko, ja już zaplanuję tą transmisję, czy ona się odbędzie, nie mam się na pojęcia, także wpadajcie, pewnie jakoś bliżej 20, nawet może nie, 19, myślę, że coś takiego, 19, i no i po prostu wpadajcie. W ogóle tyle gadałem, to sprawdzajcie, bo nie wiem, czy to się odbywa.